Trwa wojna obok nas, u sąsiadów, na Ukrainie. Pięknie odpowiadamy jako chrześcijanie, jako Polacy, jako sąsiedzi. Dzielimy się tym, co mamy. W diecezji próbujemy organizować się tak, żeby być gotowym coraz lepiej, coraz bardziej sprawnym, żeby posyłać kolejne transporty na Ukrainę. Dwa już właśnie wyruszyły, tam gdzie są wielkie potrzeby. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przynieśli coś, złożyli ofiarę. To wszystko dla tych, którzy cierpią i umierają. Przychodzi czas, kiedy jest bardzo potrzebna modlitwa. Widzimy, że wojna przyjmuje takie oblicze coraz bardziej okrutne, że ginie bardzo wielu ludzi, że giną dzieci, kobiety, starsi ludzie. Potrzeba bardzo wielkiej modlitwy. Zacznijmy już dziś. Jutro w środę popielcową dołączymy do modlitwy post. I kto może, niech w sobotę wieczorem o 19:30 przyjdzie tutaj do Bielska, na Plac Chrobrego. Z Placu Chrobrego pójdziemy w milczeniu ze światłem. Tym światłem, które wskazuje na zwycięstwo, na radość, na przezwyciężenie ciemności i zła. Przyjdziemy tutaj na plac przed katedrą i w katedrze będzie msza święta, której będę przewodniczył. Kto chce, ponieważ jest to spotkanie tam na dole międzywyznaniowe, międzyreligijne nawet, ludzi, którzy chcą przyjść i modlić się. Kto chce przyjść także na Eucharystię, serdecznie zapraszam. Zapraszam, sobota 19:30, Bielsko-Biała. Szczęść Boże.